macie, witam wszystkich. Mamy niedzielę, godzina 13.20. Za 10 minut jestem umówiony z Łukaszem. Jedziemy na rzeczkę w pogoni za szczupakiem. Nie ma sensu gdzieś uderzać dalej, za chwilę będzie ciemno. Wyprowadziliśmy rano, chcieliśmy wyskoczyć na rybki, ale była taka fatalna pogoda. Wiało, padało. Troszeczkę się uspokoiło, teraz także stwierdziliśmy, że wyskoczymy na 2-3 godzinki. Jedziemy na małą rzeczkę, to jest dopływ, tak, rzeczka, która wpada do dużego jeziora. Raz bodajże łapaliśmy w tym roku i chyba nic nie złapaliśmy, także jedziemy zobaczyć, czy tam jeszcze coś żyje. Wiemy na pewno, że są tam szczupaki, może nam się coś tam uda złapać. No i zobaczymy. Jak coś, to do później. Nie. Jest, jest, idzie ładnie. O, jest. Nie, założę z powrotem, bo teraz już pierwsze branie. O, ale. O. Jest, mam już rybkę. Jeszcze przed chwilą mówiłem, że nie ma sensu dalej iść. Dlaczego zostałeś tu? Po drodze wszystkie krzaki. A jest tyle krzaków tutaj, że to jest niestety nieuniknione. Ale jest. Sportowy rozmiar. Proszę bardzo. No, długa rybka jest. No. Poczekaj, śliwie. Jest. No, od razu sałatka, gotowy na talerz. Super. Tak jeszcze bardziej, jest takie małe rzeczki. Może byśmy tu jeszcze wpadały, tak? W tym roku jesteśmy w sumie? No ja jestem drugi raz tutaj. Raz byliśmy, no to nie zapaliśmy nic, no to teraz jesteśmy, że druga ryba. No ekstra, ładnie, gratulacje. Poszedł jak kuna po zbożu. Jak strzała. Dobra, to idziemy jeszcze kawałek dalej, zobaczymy. Daj, z nurtem. Jest kolejny. Trzeci. Sportowy rozmiar. O, skocz jeszcze dla nas. Skocz. Haha, ekstra. Nie?
Jest, jest, jest. Po dwa będzie, no. Idzie, łeb w łeb idziemy dzisiaj. Kto się spodziewał? No taki dzionek będzie. Dzionek po południu w sumie. Sportowy rozmiar, standardowo. Pięknie, wytargany. Dobrze, że tylko takie biorą. Miałby większe brały, to by był naprawdę problem. Zapomnieliśmy dzisiaj podbieraka. Ani Łukasz nie spakował, ani ja. Ale spontaniczny, szybki wyjazd po obiedzie, także to trzeba sobie wybaczyć. No proszę, czwarta rybka. No takie popołudnia na sportowo, idealnie. Pogadać można. W ogóle ładnie się zrobiło. Zdjęć chyba nie robię. Nie robimy chyba zdjęć, nie? Może szczytówkę tu mam? Dobra. No i ekstra. No musisz zrobić niestety... Takie killery się dzisiaj targają sportowe szczupaki. Na falsie. Chcesz się pochwalić rybą. Kiedy była złapana? Rok, dwa lata temu? Dwa lata temu tutaj, dokładnie w tym miejscu. Ile miał? No ponad 9. Co raz, 10, no. Ale chyba go nie ma. Czyli go nie złapał. Dobra, ja go wytargam. W tym miejscu może nadal stoi. Ten? Nie, tędy na pewno? Dobra. Szybki, szybki. Gracja pełna. No Łukasz, mamy ostatnie dwa zakręty i kończymy. Mamy po dwie ryby. Zawody wciąż trwają. Ostatnia szansa. To ja stoję z drugiej strony. Jedziemy. Mam jeszcze. A to znaczy. A jeszcze może to zdąży się uda coś wydłubać. A zapaść to konia kiedyś czy coś? Tylko szczupaki. O tak, Masza. Idziemy kończyć powoli. Udało nam się złapać cztery szczupaczki, ostatnia prosta. No, chyba, że jeszcze coś złapiemy. Pogoda nam się ładna zrobiła. Wiatr ucichł, słoneczko wyszło jeszcze na koniec. Czas się zbierać powoli. Fajny wypadzik, sportowe szczupaki. Bardzo agresywne brania. Fajne. O, też wykonałem jeszcze parę rzutów i będziemy kończyć. Zadowolony z wypadu? No, ryby były? Były. No, nie spodziewaliśmy się takich dużych jednak ryb tutaj, także na takie tu przyjechaliśmy, sportowe, nie? Następnym razem pojedziemy na większe. Także do usłyszonka.